Dzień dobry, ja się nazywam Jakub Dziwilewski, to są Rozmowy o Mieście, a dzisiaj moim gościem jest Marcin Tumulka, były dziennikarz, aktywista, dawniej kot Kędzierzyn-Koźle, ale kotu już w Kędzierzynie-Koźlu nie ma, a aktywność została. Aktywność została, w różnych kwestiach. W różnych kwestiach. Kombatant chyba wszystkich manifestacji w obronie sądów, Unii Europejskiej, etc., etc. No w każdym razie nie znam żadnego działacza partyjnego, który by miał tyle zaliczonych manifestacji w Kędzierzynie-Koźlu, co ty, Marcinie. Więc tym bardziej chciałbym się dowiedzieć, jak to dzisiaj, ta dzisiejsza rzeczywistość z twojej perspektywy wygląda. Jesteśmy po tym całym maratonie wyborczym. Jesteś zadowolony? Jesteś uradowanym wyborcą, czy niekoniecznie? To znaczy... Bo że jesteś wyborcą, to nie ma wątpliwości. No, że wyborcą to jest oczywista oczywistość. To nie ma opcji, to trzeba po prostu robić. Natomiast uradowany, znaczy inaczej, jestem na pewno zadowolony, że skończyło się 8 lat totalnej degrengolady władzy, krótko mówiąc. Chodzi ci o 8 lat rządów PiS-u. O 8 lat rządów PiS-u, które można by 16 godzin na ten temat rozmawiać. Myślę, aż tyle czasu nie mamy. Tak, ale wiemy, na czym to polegało i owoce tego mamy aż do dziś. Także bardzo dobrze, że to się skończyło. Myślę, że pan Duda przegra również kolejne wybory i będzie ktoś, kto będzie przynajmniej jeden schodek wyżej na tej drabince. No Duda na pewno, bo on już nie tak może dalej, kandydować. Tak, no, że będzie z obozu takiego, który trochę poziom jednak zawyży, więc to już będzie wtedy w komplecie. A co do sytuacji obecnej, no to bezwzględnie jest kilka dziedzin, które myślę są w naprawie, na co wielu wyborców liczyło, myślę sobie, i obywateli, i aktywistów. I jest kilka dziedzin, które jeszcze albo w ogóle nie są w naprawie, co jest generalnie bardzo smutne. To zacznijmy od tych pierwszych. Które zmiany ci się podobają, jak je postrzegasz? Czy też jesteś w gronie tych, którzy popędzają szybciej? Czy może uważasz, że trzeba, to musi potrwać? Nie, no to na pewno musi potrwać, żeby odkręcić 8 lat tego bajzlu, to na pewno musi potrwać. Natomiast uważam, że na przykład, oczywiście to jest ogląd jako obywatela, a nie kogoś wewnątrz partii czy obozu rządzącego, tylko tak zupełnie z perspektywy obywatela. Tak, bo dodajmy, że tak jak zwalczałeś poprzednią ekipę, nie jesteś też członkiem żadnej z partii dzisiaj rządzącej. Nie. W każdym razie myślę na przykład, że jeśli chodzi o praworządność, to minister Bodnar zaczął, czy jest w trakcie naprawiania tego systemu. Ja nie jestem prawnikiem, natomiast widzę, że krok po kroku, takie mam wrażenie, tam się coś dzieje. Po tym totalnym chaosie i po tym, co zrobiła poprzednia ekipa, to jest jakiś dramat. Myślę, że to jest na przykład takie, no, spółki Skarbu Państwa, ale to tak mnie jakby specjalnie nie interesuje. To jest oczywiście ważna rzecz, natomiast myślę, że kwestia Ministerstwa Klimatu i kwestia bardzo mi drogich, że tak powiem, drzew i lasów, to jest też temat, który powoli się poprawia. Pewnie, że chcielibyśmy więcej, szybciej, żeby lasy państwowe przestały być państwem w państwie i tak dalej, i tak dalej. Tych aspektów jest bardzo dużo. Ale tutaj powoli coś się dzieje, tutaj chyba wiceminister, tam pan Mikołaj Drżał, to jest taki konkretny gość. Jego znam akurat trochę osobiście, więc to mogę tylko powiedzieć, że to jest gość na właściwym miejscu. No i tych punktów jakby jasnych parę jest, no już polityka zagraniczna, to już nie jestem politykiem, to nie będę się tam wypowiadał. Natomiast tu chyba też idzie jakoś ku lepszemu czy do przodu. No i chyba to są te punkty takie najważniejsze, jeśli chodzi o te, tak na pierwszy rzut, to mi się wydaje, że są ok. A te, które nie są ok? No, te, które nie są ok, to są takie mi najdroższe, że tak powiem, bo co tu dużo mówić, granica polsko-białoruska to jest temat, który mnie zajmuje od lat. Tym bardziej, że ty jeździłeś na granicę polsko-białoruską kilka lat temu. Może opowiedz nam w ogóle, ile razy tam byłeś, co widziałeś? Znaczy ja byłem kilka razy na granicy. Zaczęliśmy to w 21 roku jeszcze z moim przyjacielem Kubą Łączyńskim. Gdzie pojechaliśmy z pierwszym transportem do Werstoku. Załadowanym takim busem pozbieraliśmy. To jeszcze wtedy była taka sytuacja zupełnie nowa.
ci ludzie tam, ci wolontariusze, aktywiści byli zupełnie niezorganizowani. To byli tacy wolność strzelcy, którzy przychodził pin, pineska, plecak i do lasu. Co znaczy pin, pineska? W sensie przyszła informacja na ich wiadomy numer telefonu o położeniu kogoś, kto potrzebuje pomocy. I oni w związku z tym pakowali się i jechali, możliwie tak jechali, żeby nie być namierzonymi ani zatrzymanymi przez Straż Graniczną, bo wtedy to był problem. Znaczy problem jest dalej, ale wtedy to był bardzo duży problem na początku, ponieważ to były osoby niezorganizowane, bez takiej świadomości też prawnej, bez zaplecza prawnego. I co tak wolno, tak czego nie wolno, tak? Dokładnie, to były takie, nie wiem, właśnie, a jak tam byłeś te kilka razy, to oprócz tego, że przywiozłeś różne dary dla tych ludzi, to sam też brałeś udział w tych wyjazdach tam? To znaczy tak, tak. Ja byłem też byłem tam dwa razy dłuższy okres czasu, powiedzmy dobrych parę dni i też byłem w lesie, że tak powiem. To na szczęście nie był taki okres, gdzie tych ludzi było dużo, natomiast no, spotkaliśmy kilka grup Syryjczyków, którzy po prostu... No i właśnie, ci Syryjczycy to były byczki z iPhone'ami, czy kto to był? Opisz. Znaczy ja spotkałem tam ludzi, którzy... Jedna interwencja była w nocy, więc to było nie za wiele można było zobaczyć, dlatego że to było bardzo blisko miejsca, w którym stały domy, więc nie można było używać za bardzo światła, trzeba być bardzo cicho. A kolejnym razem to już było w lesie i to było popołudnie. To były trzy osoby, generalnie wyglądali tragicznie, byli kilka tygodni w lesie. No i tam zjedli coś ciepłego, jeden był pogryziony. Najlepszym przez psy z Białorusi, na stronie białoruskiej jeszcze. No. Natomiast chyba najlepszym takim wskazaniem, jacy to są ludzie, jacy byli, to byli nie wiem, 20-23 lata, drobni ludzie. Najlepszym wskazaniem, jak oni się czuli, było to, że z drzewa spadały jakieś gałązki, był mocny wiatr, gałązki, czy żołędzie, czy jak zwał, tak zwał. I oni za każdym razem, myśmy ich widzieli przez pół godziny, przykucali, przestraszeni po prostu. Nie? Bali się, że ktoś ich widzi i namierzy z automatu. Tak się zachowywali, no będąc już tyle czasu w tym lesie, więc tak to... To dajmy Syryjczycy, czyli ludzie, którzy uciekali przed wojną. No tak, tak. Oni jakby swoją młodość przeżyli znaczy oni nie znają pokoju jako młodzi ludzie, dlatego że wojna w Syrii trwa już bodajże 13 chyba rok, więc oni mieli jakieś, nie wiem, 10, może 8 lat, jak ona się zaczęła i teraz mając tam 20 kilka, są jakby, mają całą swoją historię życia mają związaną z wojną. Mhm. Więc to jest... A czy udało się im pomóc? Nie wiem, poznaliście historię, jak oni w ogóle trafili na tą Białoruś? To znaczy nie, nie, to były, tam nie ma czasu na takie, nie było wtedy przynajmniej czasu na takie głębsze rozmowy, to był taki szybki strzał, to znaczy zaopatrzenie ran, przebranie się, gorąca zupa, to była jesień, więc to było ważne. Suche ciuchy. Tak, tak, suche ciuchy, buty, skarpety i tak dalej, no jakieś na drogę wodę, jedzenie i no i żeśmy się rozstawali, to też było takie zupełnie... sytuacja czyli oni dalej szli w las? Oni szli w las, tak, tak, tak. Ja nie wiem, jakie oni mieli plany, o ile w ogóle jakieś mieli, bo albo ich złapała Straż Graniczna, namierzyła ich i w związku z tym oni składali wtedy wniosek o pobyt, tak, tutaj, co się kończyło bardzo często pushbackiem, które niestety dalej jeszcze funkcjonują i tak dalej. No więc to była kwestia stricte im pomocy na miejscu tam, nie? A co z takim dylematem, że pomagasz ludziom, którzy nielegalnie próbują się dostać do Polski, właściwie są przestępcami? Nie mam takiego dylematu, dlatego że po pierwsze przekroczenie granicy to nie jest przestępstwo, to jest wykroczenie. Po drugie, jakby mi się świat walił na łeb, to bym nie pytał strażnika czeskiego, czy mogę przekroczyć granicę, gdyby było zamknięte przejście. Tylko po prostu wiał, tak. No, ale z drugiej strony wiesz też, że mógłbyś oberwać od tej straży, bo to... ja pamiętam, jak mi opowiadali ludzie starsi ode mnie, jak był okres stanu wojennego, to na przykład straż czeska, nawet ten mały ruch graniczny był zamknięty i tam
tak. istniało ryzyko, że potraktują ludzi z pełną brutalnością. Na szczęście nie mamy już stanu wojennego. No nie, no to żyjemy, było wiele lat temu, oczywiście. Żyjemy w innym świecie, gdzie co by nie powiedzieć, u nas funkcjonuje jednak jakieś prawo. Mhm. Od dobrych paru lat. Jeżeli... No to jest taki kręgosłup państwa, wydaje mi się. Jeżeli my łamaliśmy jako państwo i dzisiaj dalej łamiemy jednak prawo. Jakby tego nie nazwać, jakby o tym nie opowiadać, usprawiedliwiać. No tak, bo pushbacki dalej nie są nielegalnym działaniem tak naprawdę. Są nielegalnym. No jeżeli są zgłaszana, jest zgłaszana chęć pozostania tutaj i rozpatrzenia wniosku, no to zasadniczo nie ma innego wyjścia, jak taką osobę przyjąć, umieścić w ośrodku, zdefiniować może, nie może, odesłać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest wiele takich... No właśnie, bo nie ma jednego wzorca uchodźcy, tak? Mamy tych ludzi, których tak ogólnie nazywamy uchodźcami, to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, to są też ludzie, którzy uciekają ze swojego kraju w pogoni za szczęściem, za lepszym życiem. Tak, oczywiście, że tak. Też mamy w tej chwili grupy, które są zorganizowane. No i ewidentnie już to nie wygląda dobrze, bo jeżeli kilkunastu, kilkudziesięciu młodych mężczyzn z jakimiś dzidami i innymi próbuje sforsować tą granicę, to to już jest bandycki napad. No oczywiście, że tak. Ja się tu nie podejmuję jakby oceniać, jak to było, bo nie byłem, nie widziałem i tak dalej. Nie? Natomiast sytuacja jest fatalna. Ale też nie wiem, czy sami jako... Państwo trochę do tego nie doprowadziliśmy. My? Przecież to Łukaszenka nam tych ludzi uciska. Znaczy nie, to jest oczywiste. Natomiast Łukaszenka mógł to zrobić rok temu, półtora roku temu i tak dalej. Ja nie wiem, czy sensowniej nie byłoby zrobić to w sposób cywilizowany. Być może od początku kryzysu postępować humanitarnie, czyli również te rodziny z dziećmi i tak dalej, bo to nie są sami młodzi tam mężczyźni, nie? Gdyby postępować humanitarnie, tym, którzy się należy ich zostawić, tym, którzy nie należy, to ich odesłać. Przecież nie ma się co oszukiwać, że do Niemiec bez wiedzy polskich władz i polskich strażników i tak dalej trafiło 15 tysięcy ludzi. Czyli te 15 tysięcy ludzi przedarło się przez tą naszą granicę, której tak pilnujemy i zdążyli jeszcze przejechać 600 kilometrów przez Polskę. Przejechać pociągiem, przejechać samochodem i oni wylądowali w Niemczech. Więc... czy wśród nich byli terroryści, albo jakieś dzikusy, albo jacyś niebezpieczni ludzie. Tego się nie da w ogóle wykluczyć. Więc przez to, że ich nie zatrzymaliśmy, nie wiemy. No to po prostu nie działa. To po prostu nie działa. Nie? Więc ja rozumiem, że to jest politycznie fajne, że to się dobrze sprzedaje, że zarządzanie lękiem i strachem to jest jak najbardziej z punktu widzenia populistów polityki użyteczna rzecz. Ale Donald Tusk nie jest populistą, a też mówi jednak o granicy jako o miejscu, którego trzeba bronić za wszelką cenę i że my tu będziemy uszczelniać tą granicę. To znaczy, przede wszystkim, jak już wchodzimy w politykę... No niestety, nie da się tego uniknąć. Dobrze, to bezwzględnie Donald Tusk zmienił mocno zdanie. I zmienił go po wyborach. Ale nie do końca. Ja pamiętam wypowiedzi jeszcze z czasu przed wyborami, kiedy Tusk mówił, że to nie jest wcale to, co dobre, to, co robią tam niektórzy ci młodzi posłowie biegający tam z reklamówką na granicy. On od tego się odcinał. Ale to ja rozumiem. To nie jest dobry pomysł, to jest zupełnie inna historia. Na pokaz to natomiast Donald Tusk, jeżeli o nim już mówimy, bo jest liderem i premierem o jego obecnie, adwersarzach, to nie ma co mówić. Natomiast znaczy z tej innej opcji politycznej PiSu i o te 8 lat, to zapomnijmy o tym. Natomiast jeżeli on przed wyborami mówi o czymś takim, że nie może być tak, że oni są traktowani niehumanitarnie, że muszą uciekać, zresztą pushbackowani, że nie dopuszcza się pomocy medycznej i tak dalej, to po wyborach niestety tu się niewiele zmieniło. I to rozgoryczenie po stronie aktywistów, nie tylko aktywistów, ale wielu osób, również sędziów, którzy nie bali się już wcześniej o tym mówić otwarcie, to prawo, które nie jest przestrzegane, tak? No z tym się trzeba po prostu zmierzyć. My możemy sobie tu fajnie opowiadać o tym, że granicy trzeba strzec. Pytanie, czy trzeba ją strzec w taki sposób, że ludzie na granicy umierają. No to tak po prostu nie działa. Mur nie zadziałał. Nie? I nie zadziała. Jakby to nie zrobić, ludzie będą przecież, ale to jest oczywiście szerszy temat migracji. No to jest temat w ogóle migracji globalnych, bo nie uciekniemy. Ludzie będą uciekać z południa na północ, dlatego na przykład, że robi się tam gorąco i nie ma wody.
No plus wojny, więc... I dlatego, że są wyzyskiwani przez północ, albo byli od wielu, wielu dziesiątek lat i są dalej wyzyskiwani i tak dalej, ale to jest historia... Tak, to już byśmy musieli zupełnie inną rozmowę rozpocząć. Dokładnie. Natomiast jak ty patrzysz na to, to czego oczekujesz od Donalda Tuska, czy w ogóle od rządu polskiego? Myślę sobie, że jednak przestrzeganie prawa to jest ta ostatnia instancja, która nam zostaje, jakie by ono nie było w sensie takim humanitarnym. Oczywiście, że teraz trudni o to. Grecy nie przestrzegają, wywalają ludzi do łódki i na morze. Historia z ostatnich kilku dni. Polacy nie przestrzegają i tak dalej. Ja myślę, że jesteśmy na równi pochyłej. Jeżeli się nie opamiętamy, to będzie tylko gorzej. Jeżeli popatrzymy na ostatni spot PiSu, nie daj Bóg, no to to jest jakiś dramat i moma nienawiści. Mówisz, dopowiedzmy, jeżeli... chodzi o wrzucenie fotek, filmików ludzi o ciemnej skórze i podkreślanie, że to są migranci, którzy odbiorą nam poczucie bezpieczeństwa, tak? Tak, tak, oczywiście, ale to jest polityka. Ale dodajmy, że ale w naszym mieście schodzi... też są pracownicy, którzy od dawna pracują w naszych firmach i mają tę ciemną karnację na przykład. Znaczy to jest szajba polska. To jest normalne. To jest szajba polska, ale dlatego, że to się nakręca. Pracodawcy już od dawna nie mają rąk do pracy i potrzebują ściągać tych pracowników nawet z takich egzotycznych krajów jak na przykład Pakistan. Jasne. Na przykład. Indie, Pakistan. Tylko różnica polega na tym, bo to jest ten poziom oczywiście pracownika, pracy i tak dalej. Różnica polega na tym, jak popatrzymy na Podlasie, że w 2021 roku rolnicy bali się tam kosić kukurydzę, ponieważ obawiali się, że tam w tej kukurydzy chowają się ludzie, których Straż Graniczna albo wywalała na Białoruś, albo nie chciała przyjąć ich zgłoszenia i tak dalej. Więc oni nie kosili. Więc myśmy tam pojechali, to tam stały pola kukurydzy i słyszeliśmy od niektórych ludzi, że oni po prostu tego nie robią. Jak mamy dzisiaj, ze względu na to, co się wydarzyło przez te 3 lata i na tą propagandę, mamy tak, że rolnicy są w cudzysłowie, bo to przecież nie wszyscy, oczywiste, murem za polskim mundurem, i wylewają przedwczoraj czy 3 dni temu gnojowice na te pola i wzdłuż tych dróg, które tam się zamykają. No to jest szajba. To jest nienormalne po prostu. Nie? I to mam na myśli, mówiąc o tym, że jesteśmy na równi pochyłej po prostu. Czy mamy się zatrzymać? I to robi z nami propaganda, której my się poddajemy, no bo strach jest świetnym. No tylko właśnie, paliwem, kto tą propagandę sieje? Mamy wrażenie, że tutaj dajemy się wpuścić w kanał niestety działaniom ze wschodniej granicy. Rosja, Białoruś idealnie manipulują społeczeństwami Zachodu. Popatrz, że doprowadzili na przykład do tego, że Niemcy wyłączali swoje elektrownie atomowe. Ależ bezapelacyjnie tak. To tym gorzej dla nas, ponieważ Łukaszenka i no, Putin Rosja to już tam robią to, co robią. Oczywiście, no. Robią to, co robią, tylko pytanie jest, czy my, aby nie poddaliśmy się tej propagandzie i właśnie dokładnie to, co chcieliby Putin z Łukaszenką, nie wydarza się w tej chwili w Polsce. Nie tylko zresztą w Polsce. To jest dokładnie, w całej Europie. Tak, to jest dokładnie ten temat. Nie? Mhm. No to co w takim razie radzisz? To jest ta sprzeczność. Załóżmy, że Donald Tusk umawia się z tobą na pół godziny i mówi: panie Marcinie, proszę mi powiedzieć, co by pan zrobił na moim miejscu. To jest dobre pytanie. Ja nie mam na to odpowiedzi. Nie znam też wszystkich jakby stron tego medalu. Oczywiście pytanie jest, czy bezpieczeństwo wyklucza humanitarne podejście do ludzi, tak? Janka Ochojska teraz w weekend, jak była w Krakowie, to rozmawialiśmy o tym, mówiła w ten sposób. Pytanie najważniejsze jest teraz, co zrobić, żeby nie było pushbacków. Mhm. Bo wiemy, że jest Putin, Łukaszenka, że oni kręcą... I że oni będą nam wpychać tych migrantów. Że ta dzida i te prawda, podejście, to się będzie działo i będzie raczej narastało. Wszystko na to wskazuje. Jest pytanie, co my możemy zrobić. Mhm. Teraz jak patrzę na naszą stronę, co my możemy zrobić, to być może dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby przyjąć tych ludzi. Nie wiem, czy wszystkich, ale przyjąć. Sprawdzić, mogą zostać, nie mogą zostać. Nie mogą zostać, to wysłać ich z powrotem, nie wiem, do Sudanu. A co jeśli ta Syria czy inny kraj nie przyjmie? Oczywiście nie wszystkich, nie zawsze się to da, ale być może oni byliby w jakiejś części jakimś świadectwem tego, że słuchajcie, tam w tym lesie to nie jest tak fajnie. To nie jest tak, że jak przekroczycie granicę białoruską z Unią Europejską, to już jesteście w Niemczech, bo takie głosy były.
To tak nie działa. Tak, tak, nie? No, tak. Więc to jest takie, takie szaleństwo. To jest może jeden punkt, a drugi punkt jednak jednak profesjonalizm naszych służb i naszego wojska i podejście pozostawia wiele do życzenia. Ja też mam wątpliwości, jak to jest, że jeden... facet z dzidą spowodował śmierć polskiego nie żołnierza. Nie wiem, nie chcę jakby wchodzić nie byliśmy tam w szczegóły, nie było mnie tam, natomiast... Ale jest to szokujące. To jest po pierwsze szokujące, to jest w ogóle niewytłumaczalne. Nie wiem, czy on to zrobił. Prawdopodobnie zrobił to przez płot. Jeżeli przez płot, to nie wiem, po co podchodzić pod... i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście szczegóły, bo nie było nas na miejscu. Natomiast tego profesjonalizmu w wielu wypadkach brakuje. Oczywiście, że tam wchodzi strach. Tam przyjeżdżają ludzie z całej Polski, którzy nie znają terenu i tak dalej. Ten cały WOT i to zachowanie WOT-u przez te 3 lata. To są długie historie i można by o tym opowiadać, ale to jest po prostu brak profesjonalizmu i organizacji i odpowiedniego, moim zdaniem, podejścia do tego bardzo brzydkiego słowa użyję, do tego kryzysu, bo to nie nazwałbym tego kryzysem. Język to jest znowu kolejna rzecz, o której by trzeba mówić w tym kontekście, więc uchodźczym. Więc zróbmy najpierw coś konkretnego u siebie. Wydarzyła się sytuacja, pojawił się w zeszłym tygodniu chyba komunikat a propos 3 żołnierzy, którzy zostali zakuci w kananki. Sekund 5 okazuje się, że wszyscy mają pretensje do żandarmerii wojskowej, że to się wydarzyło, jak się wydarzyło, a okazało się, że oni byli zagrożeni, że oni się nie zachowali jak należy zgodnie z procedurami i to Straż Graniczna, tak. Straż Graniczna zadzwoniła po żandarmie i tak dalej, i tak bo dalej. Bo oni strzelali wzdłuż płotu i stanowili zagrożenie dla swoich kolegów. Coś jest nie tak. Jasne. No. No poza tym ta manipulacja, że żandarmeria wojskowa od tego niestety jest, żeby skuwać kajdankami mundurowych, dlatego nie robi tego zwykła policja, tylko tam, właśnie tam jest... żandarmeria. No. I to są specjalne przepisy na to i dzieje się to. Setki takich przypadków mamy w ciągu roku, więc dokładnie. To nie jest wcale aż takie nadzwyczajne. Dokładnie. Natomiast tam było to oczywiście... Ale można to wykorzystać i można w związku z tym wzbudzić strach i tych narzędzi populistycznych używać. No niestety, taki mamy klimat. No tak, to zacytowałeś panią tak. Bielkowską z swego czasu, wicepremier, a potem komisarz unijną. Dobrze, musimy dzisiaj kończyć, bo to już czas na nas, ale myślę, że jeszcze wrócimy do tych rozmów, bo coś mi się wydaje, że ten problem z dnia na dzień nie zostanie rozwiązany. Myślę, że nie zostanie rozwiązany, myślę, że będzie narastał i to bardzo, bardzo mocno i to nas będzie bardzo dużo kosztować, nie tylko finansowo. Drodzy Państwo, dzisiaj moim gościem był Marcin Tumulka, aktywista, społecznik. Zobaczymy, co będzie się dalej działo w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję.